Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I moi drodzy, zapraszam na ekscytującą partię naszego polskiego arcymistrza Michała Krasenkowa, który mierzy się z indyjskim, wspaniałym arcymistrzem, 16-latkiem niespełna, chociaż już tak, 16 lat kończy za miesiąc w tym momencie. Pragna Nanda. Imienia nie będę wymawiał z wiadomych względów. E, ciężkie nazwiska, ale wspaniali szachiści e, młodego pokolenia. E, Pragna Nanda, moi drodzy, e, był najmłodszym mistrzem międzynarodowym. Zdobył ten tytuł w wieku 10 lat, 10 miesięcy i chyba 19 dni, z tego co dobrze kojarzę. E, fantastyczny zawodnik. E, 2600 już przekroczone i idzie po swoje po prostu, no, idzie chyba po tron. E, bardzo, bardzo, bardzo silny zawodnik. No, Krasenkow ma tutaj ciężki orzech do zgryzienia. Jest to druga partia meczu w Pucharze Świata. Pierwszą partię właśnie tutaj nasz polski arcymistrz przegrał. W tej sytuacji tutaj się rewanżuje i panowie grają... No, partię klasyczną w pucharze świata 2021. Zapraszam serdecznie. Michał Krasenko słynie z takiego stylu gry nieco niepoprawnego, ostrego, bardzo lubi mieszać, więc myślę, że partia może być bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj po skoczku F3D5 D4, czyli gamit hetmański, który krasenko wgrywa bardzo często. Stosuje właśnie tutaj ruch C4 i czarne wybijają. Przypominam, że w tej partii remis z czarnymi wystarczy do tego aby młody szesnastolatek przeszedł do kolejnej rundy Pucharu Świata, co się wiąże z fajnymi pieniędzmi, no wiadomo, z prestiżem i tak dalej. Im dalej, tym lepiej. No i teraz pionek wybił, skoczek zagrał na C3 i A6. No dobra. Jak już y, Gambit Hetmański sobie trochę analizujemy, to wiemy o co chodzi. Przyjęty Gambit Hetmański tutaj y, czarne chcą zagrać B5, bronić piona. No ale co na to Krasenkow? Oczywiście można spróbować zagrać na przykład ruch A4. Istnieje wtedy takie fajne zagranie typu skoczek C6 i skoczek na A6, żeby tego pionka bronić. No ciekawy ruch, ale Krasenkow gra y, stare, solidne, dobre szachy, jakby to nie zabrzmiało. E4. Tak też grywał y, Smysłow z tego co kojarzę, były Mistrz Świata. I po ruchu B5 od razu jest zagranie na E5. Zauważmy, że pionek więcej jest po stronie czarnych, ale w gębicie hetmańskim jest to normalna sprawa. A dzięki temu mamy tutaj białymi bardzo silne centrum, i staramy się od razu gryźć i wykorzystywać tę przewagę w centrum. Skoczek zagrał na D5 i absolutnie nie bijemy tu. Skoczka nigdy czegoś takiego proszę nie robić. Wyprowadzamy dalej sobie figury, staramy się jakoś przechwytywać inicjatywę. Tutaj e, białe zagrały A4 e, i posunięcie E6. No właśnie, i już się zaczynają tutaj e, małe fajerwerki. E, bo zobaczcie, że można po prostu wybić tutaj pionka, pionek odbić nie może, bo ginie wieża. Ale sprawdźmy sobie e, inną możliwość. E, po ruchu A4. Tutaj czarne na przykład mogłyby zagrać taki rugoniec B7 według silników jest to nieco lepsze, ale to silniki silnikami ludzie grają. E, no i po tym posunięciu, moi drodzy, tutaj um, można by było zagrać takiego, y, coś, coś takiego bardzo ciekawego, y, mianowicie E6. E6 i po wybiciu te pionki bardzo przeszkadzają w rozwoju tego gońca i e, naturalnie można wyprowadzać figury. Czyli dwa pionki mniej i dalej sobie spokojnie gramy. Istnieje jeszcze taka możliwość, jak wybicie tutaj skoczka najpierw i znowu goniec B7. Ta sama historia, lecz znowu mamy ten motyw E6 i po tym posunięciu można próbować na przykład bezpośrednio atakować gdzieś tam hetman na G4 e, i tak dalej. E, no, taki jest gambit hetmański, potrafi być ostry mimo wszystko. Kwestia właśnie, jaki tutaj wariant... E, Białe wybiorą, ale widzimy, że Michał Krasenkow idzie na komplikacje. Zresztą, co on ma do stracenia? Musi partię wygrać, żeby doprowadzić do dogrywki. E, moi drodzy, po A4 czarne zagrały E6 e, i w tym momencie tutaj nastąpiło bicie na B5 i goniec na B4. Chwilowo czarne oddały piona, ale zauważmy, że to związanie jest no, niezwykle nieprzyjemne, więc trzeba sobie jakoś z tym poradzić i białe zagrywają hetmanem na C2. Ta pozycja jest całkiem w porządku tutaj dla białych. W tym układzie skoczek zagrał na beszyć. Zobaczcie, co robią czarne. Czarne sprytnie bronił pionkę C4, który jest, no, można powiedzieć, nieco taki przeszkadzający tutaj w rozwoju figur, powiedzmy, tak. Fajne pola ogarnia, ale też zobaczcie, że tutaj Ragnananda oddaje pionkę. Znaczy. Kasanko tego pionka nie bierze, ale jakby tutaj nastąpiło bicie, no to oczywiście tam wybicie i te figury się bardzo rozgrywają, mimo, mimo tutaj e, pionków zdublowanych, ten Hetman za chwilę ma bardzo fajną placówkę na D5. A... I struktura pionów tu nie ma chyba aż takiego ogromnego znaczenia, mimo że białych struktura była trochę lepsza, ale tu zawsze C5 wchodzi i tak dalej. Dobra, jedziemy dalej po skoczek B6. Krasenkow zagrywa Hetman E4. No tutaj sobie Hetman zatańczył, no fajnie, wszystko to wygląda, lecz jest Hetman D5. Niespodzianka, nie można skoczkiem wybić z wiadomych względów, ale głównie białym chodziło o to, żeby tym Hetmanem przerzucić się na skrzydło królewskie. Fajnie byłoby jakby tutaj była już zrobiona roszada, można by było fajnie tego króla atakować poprzez ruch goniec H6. No roszady nie ma, ale za to mamy piekielnie tutaj już Ogromne komplikacje w każdym razie. I po wybiciu na a5, no wieżą trzeba wybić, hetman wybił na a8. No ten hetman w rogu w debiucie, można powiedzieć rzadko spotykany obrazek. Jak grać dalej? Otóż no chyba najlepszym rozwiązaniem mimo wszystko jest wzięcie tego piona. Zobaczcie, robi się niezwykle ostro. Tutaj czarne nie mają czasu na to, żeby bronić pionka g7. Tutaj jest bardzo dynamiczna, konkretna pozycja. W tym momencie, jeżeli wieża by zagrała na f8, to nie byłby dobry ruch. Znowu nie byłby dobry ruch, aż trudno uwierzyć, gdyż po posunięciu goniec e2 białe bardzo szybko robią roszadę i pozycja białych po prostu jest lepsza. Można zbierać pionki, można aktywnie grać gońcem, czy na G5, czy na H6, bardzo dużo możliwości. W każdym razie, no tutaj zawodnik Hindus tutaj wie, jak grać w te szachy, można powiedzieć, i jest wtrącony ruch z szachem, na co trzeba oczywiście odbić. I jest Hetman A1, zobaczcie związanie. No właśnie, teraz jakoś tak nie wypada tym Hetmanem wrócić i po prostu bronić, bo tutaj jeszcze pionek wisi przy okazji. No to bierzemy wieżę, prawda? Bierzemy wieżę. Wygląda to fantastycznie. Wieża więcej u białych, ale to jest tylko chwilowy obrazek, moi drodzy. Król D7. Partia niezwykle ostra. Król już wyszedł na spacer. Lecz tych figur jest nieco mniej. No i teraz białe mają problem znaczy teoretycznie mają problem z tego względu, że tu jest związanie, nie wiadomo jak się od tego bronić. I na przykład, jakbyśmy zagrali królem na D2, no to jest szach. Powiedzmy król z powrotem, to gramy to samo, hetman A1. A na przykład jak król zagrywa na D1, to dajemy znowu szacha. Król powiedzmy idzie na E2, na inną placówkę, jest znowu szach, ale się zasłaniamy ładnie tutaj gońcem. Tak naprawdę nic to yy, tak naprawdę nie daje, bo można grać Hetmanem na D3, Hetmanem na B1 z powrotem. Można też zagrać skoczkiem, nie puszczając tego króla, yy, i cały czas grozi wieczny szach. A przypominam, że czarnym tutaj wystarczy remis, i to jest pozycja remisowa. Na poziomie arcymistrzowskim bez problemu myślę, że tutaj czarne by zremisowały, zresztą to jest dosyć łatwe, czasami nawet też pionki tutaj mogą szturm przeprowadzać i jeszcze to czarnymi można próbować wygrywać bez wieży no moi drodzy e, oczywiście Kresenko zdaje sobie sprawę, że nie może w ten sposób grać, no bo remis go nie urządza więc gra goniec po prostu na e i czarne odzyskują tutaj figurę, czyli jakość mimo wszystko dalej jest więcej po stronie białych lecz ta pozycja już jest bardzo niejasna według mnie, znaczy silnik ocenia jako 00 i milion zero, ale e, to grają ludzie. To jest, myślę, że bardzo niejasna sytuacja. Koniec D1 i Hetman po prostu bierze kolejnego piona. I te piony mają tutaj e, opcję, moi drodzy. Skoczek na D2, tym bardziej, że król nie zrobił roszady. Teraz widać gołym okiem, jak roszada w szachach jest ważna, ale tu nie było na to czasu. E, pozycja była na tyle konkretna i tak dużo się tutaj działo konkretnych zagrań, że no nie było czasu zrobić roszady. Jak sobie tutaj dalej białe radzą i czarne? Moi drodzy, skoczek C6. No, skoczki w końcu grają, tu jakieś D4 bicie grozi. Krasenkow wybija na H7. Na szczęście ten piolek ma opcję tutaj marszu. Jest to jakaś tam alternatywa, ale pozycja jest no taka bardzo niebezpieczna. Skoczek D5, dobry ruch, tu się szyko, by się szykował. Dlaczego? No, ten skoczek czasami e, ma szansę po prostu zagrać na F4. No, pff, zresztą skoczki w centrum mogą narobić dużo hałasu. Skoczek jednak zbił na D4. Nie jest to złe posunięcie, cały czas dobre. Y, wzięli, wzięliśmy piona, myślę, że większość osób wzięłaby tego piona. Tylko że trzeba uważać na takie posunięcia. Hetman F7, tak też partii nastąpiło i król na C6. Goniec niby jeszcze nie gra, ale on tam zawsze w pewnym momencie może wyjść. E, tutaj ma ważną rolę y, obrony tego piona. Ale król już ma fajne opcje w centrum. No i teraz jak grać, moi drodzy. Otóż no, należałoby zagrać. To się łatwo, oczywiście nam e, mówi, jeżeli mamy program przed sobą, należałoby zagrać H4, próbować maszerować tym pionem i grozić. E, czasami ta wieża też ma fajne opcje tutaj do obrony. No cóż, pan Michał Krasenkow tak nie zagrał. E, zagrał mianowicie Hetman F4 no co jest niestety błędem według oceny z tego względu że stępem tutaj czarne wprowadzają skoczka do centrum no, ale taki ruch poniekąd chce się zagrać z tego względu, że no król jest w tarapata, Hetman chce być bliżej króla, no tak bym sobie to tłumaczył. No i trzeba grać dalej. Hetman zagrał na E4, pozycja jest na tyle ostra, że tu się jeszcze może wszystko wydarzyć. Jest oceniana jako lepsza czarnych, minus tam 1,20. Nieistotne, ocena komputera w tak ostrych pozycjach. Myślę, że nie ma aż tak ogromnego znaczenia. No chyba, że grają tutaj Carlsen versus Carlsen, ale to raczej się nie zdarzy. Het... Król zagrywa na C5. Zobaczcie, jaką karierę robi ten król. E, niesamowitą. Król jest w zasadzie w centrum, ale to jest ważne posunięcie. Schodzimy ze związania e, i skoczek ma już jakąś tam swobodę. H4. No pionek zaczął maszerować. Im szybciej, tym lepiej. E, I goniec zagrał na B7. Sprawdźmy jednak... Co by mogło się wydarzyć, jeżeli czarne by zagrały B4? No bo tak, takie wyścigi mamy, ten pionek idzie do przemiany, również tamten. E, no i po e, B4 mogłoby pójść H5, po B3 mogłoby pójść H6, a jeżeli by poszło B2. No to białe bardzo łatwo wygrywają, bo jest H7, i okazuje się, że Hetman broni też na B1. Znaczy, to widać z daleka, oczywiście. Skoczek poniekąd broni, ale jest związany, więc go nie bierzemy pod uwagę. Hetman broni, i tutaj dorabiamy drugiego Hetmana. Pozycja białych byłaby totalnie wygrana. No lecz po tym ruchu H6, tutaj czarne miałyby lepsze zagranie. Mianowicie skoczek na C2. I po tym posunięciu no robi się niestety bardzo ciężko, gdyż po tym ruchu. Na przykład, Roszada, dorabiamy Hetmana. H7. No i tak naprawdę można tutaj by było, no, ja wiem, może wybić nawet w ten sposób. I po dorobieniu Hetmana, no, pozycja jest przegrana dla białych, mimo wszystko. Król generalnie jest w miarę bezpieczny przy dwóch Hetmanach, ale trzeba przyznać, że pozycja jest bardzo ostra. Należałoby tutaj grać bardzo dokładne posunięcia. Komputer sobie radzi, ciekawe, czy ludzie by sobie poradzili. Moi drodzy, lecz na przykład po takim powiedzmy zagraniu B3, może H6, jasne, że można by było zagrać, ale też ciekawym ruchem byłoby zagranie wieża H4. Bardzo końśliwe posunięcie, takie niestandardowe, trzeba starać się próbować takie ruchy wymyślać w partiach. Z tego względu, że możemy przeciwnikowi dużo narobić. no Problemów tak naprawdę i narzucające się posunięcie skoczek C2 z jednej strony może się skończyć bardzo źle, z tego względu, że jest wybicie, wybicie. No cóż, Hetman wybija. Pionek, jak wybije, to jest w zasadzie to samo. Jeżeli Hetman, no to mamy tutaj wybicie i zbieramy piona. Jeżeli byśmy na przykład tu wybili pionem, no to w tym wypadku mamy oczywiście Hetman na C4. No jeżeli król, no jeżeli wybija, no to jest dokładnie to samo. Jeżeli król zagrywa na B6, to zbijamy. Skoczek wybija i mamy skoczek B3 broniąc pola C1, a pionek zasuwa tutaj na promocję. Moi drodzy. Sprawdźmy, jak było jednak w partii. Po ruchu h4, goniec zagrał na b7. No i tutaj teraz białe mają nieco lepszą sytuację w tym momencie. Trochę się poprawiło i jest h5. Szybki pionek, szybki start po Hetmana. Skoczek zagrał na b4. Ok, i po tym posunięciu, moi drodzy, jest to niestety błąd dla czarnych. Teraz spróbujcie znaleźć bardzo dobre zagranie białych. Pozycja niezwykle ostra, można sobie zatrzymać materiał. Jak zagrać białymi. Otóż niespodziewana. E, krótka roszada. Długiej nie można, oczywiście. Bardzo dobre zagranie. Tak też po partii poszło. O co chodzi? Przecież tu stracimy Hetmana, ale wybijamy małe proste widełki. Zobaczcie, Hetman e, król na przykład odchodzi. Zbijamy. Wieża więcej, pionek. Wiadomo. Sprawa prosta. Znaczy po roszadzie na przykład Hetman może wybi wybić sobie tutaj tego e, skoczka, e, no to e, po prostu zbijamy tutaj e, tego gońca i możemy tutaj z tyłu tego króla atakować e, i się troszeczkę polepszyło, bo zawsze jak ten pion będzie szedł do dołu, to my gońcem zawsze możemy go wybić, ten pion może zadecydować. E, król po prostu już ma coraz mniej osłony. No cóż, tak e, dokładnie tak poszło, moi drodzy, tak poszło e, i tak e, też się dzieje w partii. E, po tym posunięciu skoczek zagrywa na d5. No i można powiedzieć, że skoczki dobrze chronią króla. Ja się zgadzam, ale trzeba grać dalej. No cóż, pan Michał Krasenkow zagrał H6. Niestety ruch nie najlepszy. No prawdopodobnie chciał tutaj odciągnąć przeciwnika, żeby Hetman wybił tego pionka. Ale jak można by było zagrać poskoczek D5? Mianowicie można by było dać szacha. Po król B4... Po prostu goniec G4. Trzymamy piona i próbujemy jakoś tam atakować. Generalnie chodzi o zwolnienie też wieży. Po ruchu na przykład C3, co się narzuca, możemy zaatakować Hetmana, na przykład szach. No to są takie w zasadzie jedyne ruchy, które tutaj są możliwe, ale po wybiciu wieża A1, i tutaj król może mieć małe problemy. Możemy zawsze tutaj próbować asekurować tego piona. Pozycja nadal jest niejasna według mnie, mimo że komputer ocenia to jako remis. To ja w takie remisy nie wierzę, jak grają ludzie, bo to jest bardzo, bardzo skomplikowana nawet w tym momencie końcówka. Moi drodzy, sprawdźmy, jak poszło. Zostało zagrane H6, a dlaczego nie można tego pionka w ogóle wybić? Z tego względu, że mamy tutaj szacha i w następnym ruchu można wziąć tego skoczka. A jeżeli po tym ruchu skoczek zasłoni się na B6, to po prostu mamy takie zagranie i robi się bardzo niebezpiecznie. Bo jak na przykład gramy tutaj, to jest taki. No, bardzo ciekawy mat, trzeba przyznać, no ale tak oczywiście e, nie poszło. W partii pionek zagrał na C3 e, i w tym momencie H7. No i jest bardzo blisko pola przemiany. Robi się naprawdę gorąco. Jak grają czarne? No, trzeba wrócić tutaj niestety i pilnować tego piona. E, w tym momencie Hetman dał szacha na A7. Król e, poszedł do e, dołu e, z naszej perspektywy i goniec na g4. Moi drodzy, błąd. No, łatwo się mówi, co grać dalej. Błąd z tego względu, no ale jak zagrać? No, tutaj w zasadzie można by było tak naprawdę tylko szachować króla z powrotem. Remis białych nie zadowala, więc no, ja się nie dziwię, że został zagrany koniec G4. Próba jednak mimo wszystko tutaj no jakiejś aktywnej gry można by było wybić wieża D1 i tutaj tak naprawdę czarna się niby trzymają po tym posunięciu C2 C2 jest ruchem wygrywającym Hetman dał szacha i król zagrał na B4 Niestety, znowu taka mała niedokładność. Nie wypuszcza to jakiejś tam przewagi czarnych, mimo wszystko, bo tu się trzyma. Ale genialnym zagraniem w tym momencie byłoby król na D3. Zobaczcie ten król, jaką karierę by zrobił. Z tego miejsca tam sobie wędrował i sobie mógł zawędrować nawet na D3. Niesamowita droga króla byłaby w tym wypadku. Lecz no tutaj po takim szachu jest jeszcze skoczek C3. I skoczki świetnie bunkrują króla. Pionek za chwilę tutaj do pola C1 przejdzie. A jeszcze po drodze, oczywiście, wybijemy pionka. No tak mogłoby być, tak nie było. Król tutaj zagrał na B4, i po tym posunięciu Hetman oczywiście szacha dał. Król C4 i wieża zagrała na E1. No ta wieża mały, ma tutaj że tak powiem, rozstrzał. mała aktywna, ale gdzieś tam zagrać trzeba próbować, straszyć. Moi drodzy, 16-letni Hindus zagrał tutaj. Niestety błąd. Niestety dla siebie. Jest to ruch skoczek F4, za chwilę do tego ruchu wrócimy, tylko sprawdźmy jak można by było zagrać lepiej. Otóż po tym posunięciu dalej jest wygrana czarnych, bo wszystko się trzyma, pionek zlikwidowany. Aż dziwne, że tutaj tego, tego pionka nie wziął. Po takim na przykład ruchu goniec E2, król C5, no i hetman A3, król B6 się ładnie chowa. Nie ma szachów i tu wszystko pięknie działa, ale ja ciekawy jestem, czy to, tę pozycję widział tutaj Hindus. Myślę, że tak. Może coś mu się nie podobało. Przypominam, no, silniki tutaj nie grają w szachy. Powierza E1, skoczek F4. I teraz pytanie do Was: dlaczego to jest błąd i co tu zrobić białymi, żeby uzyskać decydującą przewagę w tej sytuacji? Zatrzymujemy sobie oczywiście materiał, próbujemy swoich sił i szukamy opcji dla białych. Otóż, moi drodzy. Jest to posunięcie. Dorabiamy Hetmana na H8. Oczywiście, wybić trzeba, bo to jest obowiązek, i wieża na E4. Zobaczcie, co się stało. Dwa skoczki są podbiciem. No, i w ten sposób białe zyskują figurę, tak po prostu. No, i cóż zagrać teraz? C5 zostało zagrane, skoczek wzięty, bo trzeba. Hetman wybił, chociaż nadal trzeba bardzo uważać z tego względu, że tutaj pionek jest no, niezwykle groźny. Lecz Hetman C2, już tego pionka niestety nie ma, wybić nie można, świetnie to wszystko wygląda. Król zagrał na D5 i Hetman D2 bronimy. Wiążemy i stoi to świetnie. C4 ze strony, tutaj pragnonandy I moi drodzy, wiele ruchów tutaj teraz można zagrać, które wygrywają partie. Ja myślę, że pan Michał Krasenkow zagrał takie posunięcie, które jest praktyczne. Tylko trzeba troszeczkę policzyć i zobaczyć, czy faktycznie udaje się wygrać. Otóż tak. Wieża zbiła na D4, Hetman wybił. E, znaczy, tak, w partii było inaczej, bo po Hetman D4 jeszcze nastąpiło wtrącenie o to jest bardzo ważne posunięcie przepraszam najmocniej. Po tym ruchu oczywiście tam król musi gdzieś tam zagrać e, zagrał w partii na C5 to myślę, że bez znaczenia e, wybicie nastąpiło. I moi drodzy, w końcówce pan Michał wiedział, że tutaj jest wygrana, goniec zatrzymuje te piony. I zagrał G4. Ten pionek po prostu szybko zasuwa. Jakby te piony chciały iść do przodu, to zawsze tutaj blokujemy. Nawet jak ten pójdzie, to ten szybko tam czmycha do góry. No ale król zagrał po prostu na E5. Goniec F7, Król F4 i F3. Pionki bronią się same. Jeżeli zbijamy, to oczywiście idziemy. To tak dla osób początkujących. A jeżeli ten jakikolwiek pionek się poruszy, to goniec je po prostu zatrzymuje. Po partii. Pan Michał Krasenkow wygrał tę partię. Partia Kosmos, działo się tu niesamowicie dużo. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych rozgrywkach, a Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.